Siemanko, witam was serdecznie, z tej strony Typek i w końcu mogę was zaprosić do oglądnięcia pierwszego odcinka z gry Tom Clancy's The Division. Na początek pokażę wam tutaj opcje, w jakich będę nagrywał ten filmik. Tutaj wszystko mam ustawione na najwyższe detale. Gra chodzi bardzo fajnie, jest fajnie zoptymalizowana. Jeśli kogoś interesuje, na jakim sprzęcie gram, mogę te informacje gdzieś podać, tylko wystarczy zapytać gdzieś w komentarzach, nie wiem, gdzieś na Facebooku, na profilu facebookowym. Jeśli kogoś to interesuje, to bez problemu mogę podać. Tutaj widzicie, wszystko jest ustawione na high, ultra, oczywiście najwyższe, jakie są możliwe w tym momencie. Nie wiem, czy w oficjalnej wersji będą jeszcze dodane wyższe detale. W każdym razie tutaj mam ustawione wszystko na maksa. No i zobaczymy. Ja tutaj sobie założyłem nową postać, znaczy założę. Miałem w planach zrobić taki skrót ze wszystkich najważniejszych części tej gry, czyli opis postaci, jakieś walki i tak dalej, ale stwierdziłem, że to wyjdzie tak zagmatwane, że się w tym po prostu sam nie połapię, a co dopiero wy. Więc stwierdziłem, że po prostu niech nas gra prowadzi, zacznę sobie od początku i będziemy iść po kolei, tak jak to jest, tak jak to było założone przez producentów gry, i wszystko się stopniowo po kolei wyjaśni. A więc zapraszam. Okej, tak wygląda ekran tworzenia postaci. Tutaj niestety, ponieważ jest to beta, większość opcji jest zablokowana. Możemy sobie jedynie zmienić płeć i wybrać jeden z 8 czy tam 10 gotowych modeli. Dlatego tutaj za długo się nie będę bawił, bo nie ma na razie czym. Ale jak widzicie, w pełnej wersji będzie można sobie zmienić jeszcze fryzurę, jakieś znaki szczególne typu tatuaże, być może jakieś blizny i accessories, czyli myślę, że tutaj będzie jakiś piercing, może okulary przeciwsłoneczne, nie wiem, łańcuszki, kolczyki, takie rzeczy. Ale jak widać, tutaj na razie to nie jest dostępne, więc nie ma co tutaj za długo siedzieć. Lecimy dalej. Tutaj wygląda na to, że wracamy z jakiejś niezbyt udanej misji. Chyba dostaliśmy ostro po dupie. Może jeszcze tak odnośnie samego głównego wątku fabularnego. Co tutaj się w ogóle dzieje? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na terenie Nowego Jorku, który właśnie padł ofiarą ataku terrorystycznego. Atak został przeprowadzony w Czarny Piątek, czyli nie wiem, czy kojarzycie takie określenie, w każdym razie jest to dzień wyprzedaży, dzień promocji, kiedy to we wszystkich sklepach, jakichś centrach handlowych jest olbrzymi natłok ludzi. No i sam atak został przeprowadzony za pomocą przy użyciu wirusa, jakiegoś morderczego wirusa, który tutaj zdziesiątkował praktycznie ludność Nowego Jorku. Zostało to przeprowadzone za pomocą banknotów, które zainfekowano właśnie tym wirusem. No i ponieważ w tym dniu, w Czarny Piątek, jest olbrzymi przemiał towarów, olbrzymi przepływ gotówki, z ręki do ręki te pieniądze wędrują, no to ten wirus znajdujący się na tych banknotach bardzo szybko się rozprzestrzenił, zarażając no, większość ludności Nowego Jorku. My tutaj właśnie wylądowaliśmy w takim prowizorycznym obozie, nie wiem, wojskowo-medycznym, w którym znajdują się szczęśliwcy, którym udało się właśnie jakimś cudem przeżyć. No a my jesteśmy członkiem oddziału The Division, który ma to wszystko tutaj ogarnąć i posprzątać, ten cały bałagan. Ale tutaj muszę zwrócić uwagę, bo jak pierwszy raz zaczynałem grać, to zaczynałem w nocy i przy jakiejś śnieżycy. Teraz widzę, jest dzień, także fajnie, że tutaj się ta pogoda i pora dnia zmienia. To jest oczywiście safe zone, tutaj nic nam się nie może stać, nikt nas nie może zaatakować, my też nie możemy atakować. Także wchodzimy sobie do głównego obozu. O, tu już jakiś gracz stoi. I tutaj widzicie wszędzie jakieś namioty, nie wiem, wojskowe, medyczne, czy jakieś organizacji innej, która... O, tu jest sklepik, to wam od razu pokażę.
jak wyglądają sklepiki. Na razie mnie tu na nic nie stać, ale pokażę wam po prostu, co tu można kupić. Jakieś ochraniacze, kamizelki, plecaki, rękawice. Okej. O, tutaj jeszcze można sobie dodatkowe misje wziąć od tej kobitki. Tak, dostaliśmy misje poboczne. O, i jeszcze wam pokażę, zwróćcie uwagę na te krzaczki, jak one się będą poruszać. Patrzcie, jak one się fajnie odchylają. To jest taki detal, taki szczególik, ale ja właśnie w zapowiedzi mojego kanału na rok 2016 mówiłem, że wyjątkowo czekam na te dwa tytuły z serii Toma Clancy'ego właśnie z powodu tych detali. Ja tam mówiłem właśnie, że ta seria się odznacza taką dużą dbałością o te detale. O, tutaj jest jakaś tablica ogłoszeniowa. Taka trochę wiedźminowa, no ale jak tam działało, tutaj też. Ciekawe, czy to zapożyczyli sobie od Wiedźmina. Właśnie mówiłem, że ta seria Toma Clancy'ego charakteryzuje się właśnie taką dużą dbałością o detale. No, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Tutaj jest no, dużo więcej rzeczy, o których można by było powiedzieć właśnie. O takich detalikach, drobnych szczególikach, no ale to tak na przykładzie tych krzaczków wam chciałem pokazać. No, no nawet takie drobiazgi, nawet tym się zajęli. No i graficznie całkiem fajnie to się prezentuje, tak przy okazji, no fajnie to wygląda, klimat jest ciekawy. Widać, że tutaj wszędzie, kurczę, worki ze zwłokami, wszystko w ruinie. O, tutaj już możemy strzelać, już weszliśmy na teren Nowego Jorku. Dalej nie możemy tutaj atakować innych graczy, nas też nie mogą zaatakować. Tutaj możemy walczyć tylko z NPC-ami, ponieważ jest to strefa PvE. Już wam tutaj pokażę na mapce, jak to wygląda. To jest mapa. Tu są zaznaczone wszystkie misje poboczne, questy dodatkowe. I ten biały obszar to jest strefa PvE. Natomiast ten czerwony obszar tutaj, oznaczony DZ1, DZ2, to jest Dark Zone, czyli strefa PvP. Tutaj jest wolna Amerykanka. Tam można oczywiście dobrego dropa złapać, zabijając te wszystkie NPC. Poza tym można jakieś skrzyneczki znaleźć z dropem. Ale właśnie, no mówię, tam jest dosyć trudno, ponieważ no jest tam... To już jest strefa PvP, trzeba już coś na sobie mieć. My udamy się do naszego zadania głównego tutaj. Okej, tam widzieliście, można taki krótki briefing usłyszeć, najeżdżając na tą misję. No i wiemy z tego, że jakiś oddział potrzebuje naszej pomocy, ponieważ wszyscy są zajęci, nie ma wolnych ludzi, żeby tam wysłać. Więc my zostaliśmy oddelegowani do tego zadania, żeby im tam uratować skóry. O, tutaj jeszcze pokażę wam, można sobie przeszukiwać te wszystkie tereny, jakieś tam opuszczone mieszkania, sklepy. O, tutaj jakiś plecak leży. My tu znaleźliśmy apteczkę, no ale mam na razie full życia, więc nic mi ta apteczka nie dała. I może pokażę wam, jak działają skille. Tutaj, ponieważ zaczynamy na czwartym levelu, mamy dostępne 3 skille. Jest to bomba samoprzylepna, sticky bomb. Już wam pokazuję, jak ona działa. Sami ją detonujecie wtedy, kiedy uznacie za stosowne. Oczywiście macie czas określony na detonację. Ten pomarańczowy paseczek właśnie, który tam schodzi z tej bomby, to jest czas na detonację. Bum. I następny skill to jest tarcza balistyczna. Tą bombę też można przykleić bezpośrednio do przeciwnika, jeśli traficie. Też fajny efekt to daje, bo czasami wpadają w panikę i biegają. Mogą gdzieś podbiec jeszcze do kogoś, przy okazji dwóch naraz traficie. Dobra, teraz tarcza balistyczna. Wygląda tak. W tym momencie możecie używać tylko pistoletu, niosąc tarczę. Można z nią biegać, ale wtedy oczywiście ją chowacie. A jak zwolnicie, możecie sobie wtedy z pistoletem tutaj działać. Ja ją na razie odrzucę, bo chcę wam pokazać jeszcze ostatniego skilla. Ostatni skill, jaki jest w tym momencie dostępny, to jest puls, czyli taki skaner pokazujący
podświetlające na czerwono przeciwników w waszej okolicy. I tutaj jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że te skille wszystkie mogą jeszcze dostać dodatkowe opcje. Można je ulepszyć. Właśnie w tym celu będzie nam potrzebna nasza główna baza, ponieważ żeby te skille ulepszać, musimy rozbudować sobie skrzydło medyczne. Już wam pokazuję, co te dodatkowe opcje dają. To są poszczególne skille, których możecie używać, natomiast tutaj z prawej strony są dodatkowe opcje do każdego z nich. Widzicie, każdy skill ma jakiś swój dodatkowy pasek dodatkowych opcji i te opcje tutaj otwierają się w momencie, kiedy wybudujecie skrzydło medyczne, znaczy ulepszycie skrzydło medyczne, albo ochrony, albo techniczne. Widzicie, tutaj jest tech, security i medical. W becie możemy rozbudować tylko skrzydło medyczne, niestety, więc jedynie skaner będziemy mogli ulepszyć. Ale daje to obraz, jak to działa. Aha, jeszcze poza tymi skillami są jeszcze dwie zakładki. Tutaj jeszcze są talenty i perki. I to działa na tej samej zasadzie. Też trzeba rozbudować jakieś konkretne skrzydło, żeby te perki i talenty sobie odblokować. To podejrzewam będą takie bierne umiejętności, wspomagające was. Natomiast skills to są takie umiejętności aktywne, których będziecie używać w trakcie walki, w ogóle rozgrywki. No i jak widać, jest ich tutaj całkiem sporo, tych wszystkich umiejętności, także można sobie tą postać w znacznym stopniu wyspecjalizować w jakimś wąskim zakresie lub zrobić taką bardziej uniwersalną. O, tu będzie chyba jakaś walka. Tak, to są przeciwnicy. I jak już jesteśmy przy walce, to powiem wam, że tutaj ten model strzelania jest taki bardziej RPG-owy niż FPS-owy. Mam na myśli, że tutaj większy wpływ na to, czy trafiacie przeciwnika, czy nie, będzie miało to, jakie macie skille wybrane i jaki macie sprzęt na sobie. I jakie modyfikacje na broni. Oczywiście skill osobisty też się będzie liczył, bo tutaj jednak te headshoty zadają dużo większy damage niż strzały w body. W korpus, ale no mówię, jednak chyba większe znaczenie ma tutaj sprzęt, jaki na sobie macie i widzicie, strasznie mi tą broń teraz ciągnie przy strzelaniu na full auto, bardzo ją podrzuca, nie mam żadnych modyfikacji jeszcze skilli, także to skupienie i celność będzie się poprawiać w miarę rozwoju waszych statystyk i modyfikacji na broni. Pokażę wam od razu ekwipunek. Standardowo, tak jak w większości MMORPG, wszystkie przedmioty mają przypisany jakiś kolor, który oznacza ich jakość. Wiadomo, szare, zielone to są takie, no, początkowe, słabiutkie rzeczy. Później są jeszcze jakieś niebieskie, fioletowe i złote. I oprócz tego każda broń ma sloty na modyfikacje. Można sobie zamontować dodatkowo celownik. Jeszcze nic nie znalazłem, więc tutaj nic jeszcze nie zamontuję. O, mam magazynek, to zamontujemy. 2% do szybkości przeładowania. To sobie wsadzimy. Można jeszcze chwyt przedni albo celownik laserowy zamontować. I tłumik. No i malowanie, ale malowanie nie wiem, czy coś daje. Jeszcze nie znalazłem, być może w becie nie ma, ale no, widać jest tych modyfikacji troszkę. Poza tym tutaj każdy przedmiot, zobaczcie, tu jest ikonka zaznaczona, jakiś krzyżyk, tutaj jakiś wygląda na pocisk. Co to jest? Tutaj na górze macie właśnie te symbole przedstawione. Firearms, czyli zdolności strzeleckie, stamina, wasza kondycja i electronics, czyli elektronika. To będzie odpowiadało za waszą umiejętność posługiwania się skillami, ilość waszych HP-ków i DPS. Czyli to można tutaj naprawdę sobie dopasować wedle własnego uznania. Dużo tych możliwości tam jest. O, tutaj dotarliśmy do jakiejś misji pobocznej. Spróbuję kogoś tutaj bombą skasować.
trafiony. Chyba ostatni został. Może go MP5 pojadę. Dobra. Dodatkowo każda z tych broni, każdy rodzaj broni ma też swoje dodatkowe umiejętności, swoje dodatkowe, znaczy takie bonusy. Na przykład pistolety maszynowe typu MP5 mają zawsze jakiś bonus do krytyków. Większa szansa na strzelenie krytyka. Długie bronie, czyli te wszystkie M-ki, skary i tak dalej. Już nie pamiętam, co one dawały, aż sobie sprawdzę. Czekajcie. MP5. O, 15%, 15,5% szansy na trafienie krytyczne. To jest przy właśnie tych pistoletach maszynowych. M-ki, te długie bronie, akurat te nie mają bonusa, bo są te początkowe, ale później następne będą miały. Dodatkowo oprócz tego, tutaj widzicie te krzyżyki. Te lepsze bronie chyba od niebieskiej będą miały dodatkowo jeden skill. Tutaj. Który, żeby się aktywował, musicie osiągnąć jakiś poziom umiejętności strzeleckich, staminy albo elektroniki. Jeśli osiągniecie te poziomy, wówczas właśnie ta dodatkowa umiejętność tej broni zostanie aktywowana. Także no, jest tutaj dużo tych opcji, fajnie, bo im więcej, tym bardziej można sobie tą postać wedle własnego uznania zbudować. Dobra, jedziemy dalej w kierunku naszej głównej misji. Żeby to... Aha! Poza tym tutaj widzieliście, dostałem... Nie, jeszcze nie dostałem, muszę to odebrać. Zaraz wam pokażę za wykonanie tej misji tutaj, którą właśnie przeszliśmy. Otrzymamy Blue Wings. Niebieskie Wingsy. No, skrzydła, nie wiem. Tak to się nazywa. Taka dodatkowa waluta. Oprócz tego jeszcze można zdobyć zielone i żółte. One będą... Aha, już je chyba zdobyłem. One będą potrzebne właśnie do rozbudowy tych skrzydeł w waszej głównej bazie. I teraz tak, za wykonywanie misji ratunkowej, czyli odbijanie zakładników, będziemy otrzymywać zielone, czyli medyczne. Za pomoc właśnie takim wojakom jak tutaj, będziemy otrzymywać niebieskie, czyli do rozbudowy skrzydła ochrony. No i będą jeszcze techniczne, żółte. Te wszystkie wingsy właśnie, niebieskie, żółte, zielone, będą potrzebne do rozbudowania odpowiedniego skrzydła. Które będzie nam otwierało z kolei kolejne opcje, na przykład ulepszenie skilli, tak jak mówiłem tam wcześniej, czy jakieś nowe modyfikacje do broni. O, tu już chyba dochodzimy na miejsce akcji. Tak. Mu granat w ręce wysadziłem. Muszę sobie troszeczkę bliżej podejść, bo ciężko coś trafić z tym. Strasznie mi rzuca ten karabin. Oj, ale nie trafiłem gościa. Dobra, jeszcze tam chyba dwóch zostało. Wyczyszczone. Jeszcze sobie dropa tutaj jakiegoś pozbieramy, bo chyba coś wypadło, jest. Rękawice i celownik. To sobie celownik od razu możemy założyć. O, fajnie, że wpada luneta, to wam pokażę. Nie, wpada luneta? Zobaczymy, czy się da włączyć scope'a. Nie da się na tej. W każdym razie na takiej typowej lunecie snajperskiej będzie można włączyć sobie celownik
właśnie ten widok z lunety. Też fajne. No tutaj się nie da niestety. Dobra, ale możemy wejść już do naszej głównej bazy. Zobaczymy, jak to wygląda. To jest oczywiście nasz safe zone. Agent, we need our base up and running, and we need to show the people of New York they're getting their city back. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit and we've got no one to staff it. Bardzo mi się podobają te wstawki fabularne. To właśnie to tworzy taki fajny, takie fajne przejścia, tak się fajnie zazębiają te poszczególne warstwy gry, w sensie single player z multiplayerem. To się jakoś tak fajnie łączy, płynnie przechodzi jedno do drugiego. Właśnie dzięki tym wstawkom fabularnym. Niby dostajemy jakąś misję tutaj na single playera, no ale często jest tak, że żeby ją wykonać, to jednak musimy się udać do tam gdzieś do jakiegoś Dark Zone albo wykonać misję na kooperatywie. Także to się wszystko jakoś tak łączy, a poza tym te wstawki fabularne dają wam takie poczucie, że jednak nie jest to taka typowa nawalanka, że po prostu idziecie i strzelacie do wszystkiego, co się rusza i zbieracie tego dropa za wszelką cenę, tylko macie tutaj takie poczucie, że jest jeszcze jakaś większa misja, którą musicie wykonać, czyli walka z tym wirusem i z tymi szarownikami. No tutaj musicie zbierać jakieś informacje na temat tego wirusa, jak go leczyć, jak doszło do zakażenia, jak on działa. Tu jest właśnie skrzydło medyczne. I teraz, żeby uruchomić te wszystkie skrzydła, będziecie musieli uratować trzy osoby. Jedną z nich możemy w becie uratować, właśnie jakąś panią doktor, która uruchomi skrzydło medyczne. Później będziemy mogli je ulepszyć. O, tutaj nawet jest napisane wymagania, ukończ misję Madison Field Hospital, czyli będziemy się musieli udać do hali Madison Square Garden. I tam jest właśnie jako zakładnik przetrzymywana pani doktor. To jest niedaleko, to może w następnym odcinku wam pokażę. No i tutaj jest skrzydło techniczne. Skrzydło techniczne i ochrony nie są dostępne w becie, ale pokażę wam to, jak to działa na przykładzie skrzydła medycznego później. Ok, co my tu jeszcze w tej bazie mamy? Sklepiki. O. Dobra, wróćmy do tego, co tutaj chciałem wam pokazać, czyli tak, mamy sklepik z bronią. Tu jest gościu z bronią, jest sklepik z pancerzami i jest sklepik z modyfikacjami. Zobaczmy sobie bronię, może jakąś niebieską będzie miał, to wam pokażę tego skilla dodatkowego. Nie, nie ma na razie niebieskich, niestety. No dobra, ale to później w miarę jak nabijecie wyższy poziom, w miarę rozwoju rozgrywki, tutaj będą coraz lepsze przedmioty się pojawiać. O, dodatkowe misje można sobie wziąć od kobitki. I jeszcze jest tablica ogłoszeń. Także misji nam się troszeczkę nazbierało. Można sobie uzupełnić amunicję, apteczki i granaty za darmo właśnie w tych skrzyneczkach. Restock, tu właśnie się uzupełnia te wszystkie dodatkowe rzeczy. I jest staż, czyli taki skład gracza. Kurczę, zamknąć się, bo mnie zagłuszacie. Tutaj jest jedna rzecz, o której chciałem wam powiedzieć w składzie. Jest zakładka Extracted. Tutaj będą pojawiały się przedmioty, które zdobędziecie w Dark Zone. Ponieważ wszystko, co zdobędziecie w Dark Zone, będzie skażone i trzeba będzie to najpierw oczyścić, zanim będziecie mogli tego używać. I wszystkie przedmioty, które wyślecie z Dark Zone właśnie do odkażenia, trafią do tego składziku. Jakby ktoś szukał i się zastanawiał, gdzie to jest, to właśnie tutaj będzie w tej zakładce Extraction, Extracted. No i tam już to będzie oczyszczone i będzie można sobie to wyciągnąć i założyć. Także
Nigdzie to nie znika. Jakby ktoś szukał, to właśnie w tym składziku będzie. O, tutaj jest wejście do Madison Square Garden. Właśnie do tej misji z ratowaniem zakładników. Za tą misję też dostaniecie zielone skrzydła, punkty zielonego skrzydła, dzięki którym potem właśnie będzie można rozbudować to skrzydło medyczne. Ale to już sobie zostawię chyba na następny odcinek. Dzisiaj w zasadzie, znaczy teraz już chyba pokazałem wszystko, co miałem wam pokazać w tym odcinku. No mam nadzieję, że gierka wam się podoba, bo jest naprawdę ciekawa. Ciekawie to się zapowiada. O, noc się zrobiła. Fajnie to się zapowiada, szczególnie w grupie. Zachęcam was do spróbowania właśnie rozgrywki w grupie. Czy na tym kooperatywie tutaj wykonując misję, czy na PvP w Dark Zone. Bo bardzo fajnie tymi postaciami się można uzupełniać. Ktoś może wziąć sobie skille do leczenia, ktoś do ochrony, ktoś do ataku i fajnie to się potem uzupełnia. Naprawdę dobrze jest to zorganizowane. No i cóż, i w tym odcinku to tyle. Zapraszam was na następne, być może jeszcze dzisiaj jeden wrzucę. I zapraszam was oczywiście na mój kanał, na profil facebookowy i do grupy steamowej. Wszystkie linki znajdziecie na moim kanale YouTube'owym, wszystko tam jest zaznaczone. Zapraszam was na następne odcinki i trzymajcie się. Cześć. This fight is only the beginning.